Podobno szef schodzi bez butów. Pytanie, czy szef lotniska lubi latać i czy to jest bezpieczne? O tym Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak jest z tym lataniem u pana? Oczywiście, że lubię latać. Praca na lotnisku to pasja, to możliwości przemieszczania się. Możemy tutaj polecieć w różne kierunki po całej Europie, ale nie tylko. Mamy kierunki długodystansowe i dzisiaj z portu w Pyrzowicach można i Tajlandię zwiedzić i Kubę. Także ja też lubię latać. Zachęcam wszystkich do latania i korzystania z naszego lotniska. No tak, ale powrócę do pytania, czy to na pewno jest bezpieczne? No bardzo bezpieczne. Ja myślę, że nasza branża jest jedną z bezpieczniejszych, a może najbezpieczniejszych, jeśli chodzi o środki transportu. Samoloty to środki transportu, które są serwisowane, kontrolowane przed każdym lotem, po każdym locie. Resorsy, które odbywają się w porcie i nie tylko w naszych hangarach, to są usługi, które poprawiają to bezpieczeństwo i myślę, że tak jak powiedziałem na początku, jest to najbezpieczniejszy środek transportu i nie należy się bać latać i korzystać po prostu z tego środka transportu, zwiedzając świat.